Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Co w ciągniku piszczy? Podcastu, w którym opowiadamy o technice rolniczej. Dziś przyjrzymy się zaworowi EGR, kolejnemu elementowi układu oczyszczania spalin. Elementowi, któremu śmiało możemy przypisać niechlubny tytuł cichego zabójcy silnika. Choć na horyzoncie majaczy przyszłość bez zaworu EGR, jest on wciąż najbardziej rozpowszechnionym komponentem układu oczyszczania spalin. Znajdziemy go nawet w starszych maszynach. Co zatem warto wiedzieć o zaworze EGR? Wszystko. Jeżeli rozmawiamy o elementach układu oczyszczania spalin, zwykle mamy na myśli te komponenty, które budzą największe kontrowersje a więc te, które widać zaraz po uchyleniu maski, lub nawet bez tego. W ciągniku utrudniają one obserwowanie pola przed maszyną. Chodzi przede wszystkim o okazałe puszki, a w nich DPF i SCR. Zdecydowanie nie są to miłe rozmowy, bo co dobrego można powiedzieć o elementach, z których tak naprawdę użytkownik nie ma wiele pożytku, za to może mieć przez nie sporo kłopotów i dodatkowych wydatków. Jest jednak jeszcze jeden komponent, dość często pomijany a mogący namieszać nie mniej niż wspomniane katalizatory. W dodatku ma on bezpośredni wpływ na silnik. To zawór recyrkulacji spalin. EGR. Najstarszy, najmniejszy, najgorszy? Chronologicznie, jeszcze przed wprowadzeniem układu Common Rail, nie wspominając o filtrach cząstek czy moczniku, w silnikach zaczął pojawiać się zawór recyrkulacji spalin. Był on już bardzo częstym gościem w konstrukcjach z lat 90. ubiegłego wieku, zarówno w pojazdach, jak i maszynach. Mowa zatem o czasach, gdy wchodziły pierwsze normy emisji spalin. Stage 1 i 2 miały początek w 1997 roku, a zostały wprowadzone w 1999. Był to efekt dyskusji na temat usystematyzowania czystości spalin i wprowadzenia jakiegoś planu redukcji ich emisji. Na początku nie trzeba było zbyt wiele robić, aby spełnić wymagania, zwłaszcza w słabszych jednostkach. Jednakże wraz ze wzrostem mocy silników konieczne było wprowadzenie jakiegoś mechanizmu kontroli, chociażby po to, aby uniknąć nadmiernego dymienia, czyli emisji cząstek stałych. Z czasem zawór EGR stał się nieodzownym elementem, także w mniejszych jednostkach. Dzięki temu producenci silników mogli poradzić sobie nie tylko z sadzą, ale także, a może przede wszystkim, z tlenkami azotu. Jak sama nazwa wskazuje, zawór recyrkulacji spalin jest w istocie zaworem w budowie przypominającym pojedynczy zawór wydechowy i podobnie jak on. W pozycji domyślnej zamkniętej sprężyna rozdziela kolektor wylotowy oraz dolotowy. Sterowany najczęściej silnikiem krokowym z czujnikiem położenia, zawiadywanym komputerem silnika, otwiera się w chwili i w określonym stopniu, gdy trzeba obniżyć temperaturę wewnątrz komory spalania. Dlaczego? Dlatego, że właśnie po jego uchyleniu część spalin dostaje się do kolektora ssącego, i trafia ze świeżą porcją powietrza do komory. Dodatkowa dawka dwutlenku węgla nie pozwala, by proces spalania przebiegł normalnie, zaś obniżona temperatura powoduje, że powstaje znacznie mniej cząstek tlenków azotu. Tak w skrócie wygląda logika sterowania nastawionego na w cudzysłowie niską temperaturę spalania. A zatem w dalszym biegu układu wylotowego takiego silnika. Zawsze znajdziemy filtr DPF, gdyż owa niska temperatura spalania, choć sprzyja redukcji powstawania tlenków azotu, to powoduje podwyższoną emisję cząstek stałych. Przeciwną do strategii niskiej temperatury jest oczywiście strategia wysokiej temperatury. Dawka paliwa, powietrza, jak i praca zaworu EGR mają utrzymać określoną wysoką temperaturę w komorach. Tak, aby całkowicie wypalić paliwo i aby silnik w jak najmniejszym stopniu emitował cząstki stałe. Z powodu wzmożonej emisji tlenków azotu pomiędzy kolektorem a atmosferą musi znaleźć się wydajny katalizator SCR. I tak było do czasu normy Stage 5. Część producentów stawiała na SCR, część na DPF, niektórzy na jedno i drugie. Przy czym wielkość elementów pracujących w parze mogła być zredukowana. Natomiast bez względu na wariant, EGR znajdujemy praktycznie zawsze, bowiem, nawet w układzie nastawionym na wysoką temperaturę, trzeba regulować skład powietrza trafiającego do komory. I to nie tylko przez zmienną geometrię turbosprężarki. EGR ułatwia także pozbycie się efektu przykapcania. Podczas intensywnego zwiększania dawki paliwa, gdy dawka powietrza jest jeszcze niewystarczająca, co wiąże się z uwolnieniem ogromnej ilości sadzy. Warto zauważyć, że DPF czy SCR, które znajdują się za silnikiem, choć oczywiście stanowią opór dla przepływu spalin, to nie mają bezpośredniego wpływu na silnik. Może za wyjątkiem sytuacji regeneracji filtra gdy zastosowane zostało rozwiązanie zwiększenia dawki paliwa poprzez wtryskiwacze, a nie osobny dodatkowy dozownik węglowodorów umieszczony w kolektorze wylotowym. Z EGR jest inaczej, bo jego działanie bezpośrednio wpływa na silnik przez to, co dostaje się do komory spalania. Mówiąc najprościej, EGR wpuszcza do przefiltrowanego, schłodzonego powietrza dawkę w cudzysłowie syfu silnika, posuwie pracy, czyli nie tylko spaliny zawierające między innymi tlenki, siarki, azotu, sadze, ale także spalony i niespalony olej silnikowy, nagary, jakie zgromadziły się w kolektorze i akurat dojrzały do tego, by się od niego oderwać. To po co nam w układzie te drogie filtry powietrza, skoro i tak Egier wszystko zanieczyści? Mało tego, Przecież spaliny, w przeciwieństwie do powietrza, są gorące, co również obniża sprawność procesu spalania w silniku. Dlatego też układy, począwszy od Stage 3B, Stage 4, są zwykle doposażone w kolejny element, jakim jest chłodnica spalin. Bez sensu? Tak, to jest bez sensu. Całe to psucie powietrza w wewnętrznym obiegu silnika. Ma na celu jedynie wpasowanie się w normy emisji. Dlaczego zawór EGR jest taki zły? Po pierwsze, EGR sam w sobie jest elementem wadliwym. Jest to zawór, który przez jakiś czas pozostaje zamknięty, umożliwiając niesionym przez spaliny zanieczyszczeniom osadzanie się na jego elementach. To bezpośrednio wpływa na szczelność, pośrednio powoduje degradację powierzchni zwłaszcza przez związki siarki, co znów prowadzi do pogorszenia jakości jego pracy. Co jest zrozumiałe, temperatura pracy tego elementu jest zwykle bardzo wysoka. To nie sprzyja długowieczności elementu elektronicznego, który steruje tym zaworem, jak i precyzji pomiarów wykonywanych przez zespół silnika krokowego. Tutaj dochodzimy do problemów, które zaczynamy odczuwać jako użytkownicy, a więc błędów. Tak się składa, że kody błędów od zaworu EGR bardzo często powodują obniżenie mocy silnika, co z kolei wymusza na użytkowniku przeprowadzenie diagnostyki i naprawy. Nie da się bowiem pracować maszyną elektronicznie ograniczoną do 20-30% jej możliwości. Błędy niezgodności pozycji zaworu EGR. Czyli różnica między pozycją zadaną przez sterownik silnika, a pozycją zmierzoną przez silnik krokowy, mogą wynikać zarówno z grubej warstwy nagarów nie pozwalających ustawić się zaworowi we właściwej pozycji, jak i rozkalibrowania czujnika, czy też przegrzania się części elektronicznej. Zwykle kończy się to wymianą kosztującego od kilkuset do kilku tysięcy złotych zespołu zawór silnik. Czasem pomaga czyszczenie, czasem wymagana jest kalibracja przy użyciu oprogramowania diagnostycznego. Pewne jest jednak to, że trzeba będzie maszynę odstawić i poświęcić jej kilka godzin. Kolejnym problematycznym elementem mogą być rurki doprowadzające spaliny do zaworu i z zaworu do kolektora, bo EGR może być umieszczony w dowolnym miejscu. Zaś układ dodatkowo komplikuje wówczas plątanina metalowych przewodów i rur. Wspomniane elementy mogą sprawić problemy na skutek pęknięcia, czy też jeżeli producent przesadził z obniżeniem przekroju, zapchać się. Jednak zdecydowanie dużo bardziej problematycznym elementem będzie wspomniana wcześniej chłodnica spalin. Dlaczego? Otóż jest to chłodnica wodna której spaliny są składzane płynem z układu chłodzenia silnika, zaś sama chłodnica przypomina interkuler, tylko że obmywany właśnie przez płyn. Co może pójść nie tak? Zwykle zawodzi jedna rzecz szczelność. Duża różnica temperatur, ciśnienie oraz zawartość substancji ułatwiających korozję powodują, że chłodnice lubią przeciekać. A płyn przedostaje się wtedy prosto do kolektora dolotowego. Przepis na katastrofę? A jakże? Dodajmy do tego scenariusz, jaki może mieć miejsce podczas wymiany płynu, gdy przepływ przez chłodnicę EGR jest utrudniony, a płyn zostanie nalany zbyt szybko i dojdzie do zapowietrzenia układu właśnie w tym miejscu. Nie trzeba chyba mówić, że przy takim obrocie zdarzeń chłodnica poddaje się od razu. To jeszcze nie koniec, bowiem usterka może zadziałać także w drugą stronę. Przez pękniętą chłodnicę EGR spaliny mogą zostać wdmuchane do układu chłodzenia, czyniąc nie mniejsze spustoszenie, jeżeli usterka nie zostanie prędko wykryta. Ale czy da się w ogóle coś zrobić, aby się przed tym ustrzec? Czy zostaje tylko uważna obserwacja maszyny, poziomu płynu, temperatury płynu oraz jego właściwa wymiana? Niestety nie. Nie ma zaleceń dotyczących użytkowania maszyny, które pozwoliłyby wydłużyć trwałość tego elementu. Można profilaktycznie wykonywać czyszczenie, tak jak w samochodach osobowych czy ciężarowych, dołączając do tego sprawdzenie stanu chłodnicy spalin. Można oczywiście pójść w bardziej drastyczne środki, zaślepić go i wyprogramować, co nie jest zgodne z prawem, a zatem nie można. A można też od razu założyć w budżecie rezerwę na jego wymianę w przypadku awarii. Pocieszające niech będzie to, że pojawiają się nowe silniki, w których EGR został całkowicie wyeliminowany fabrycznie. A zatem fabrycznie silnik może znów oddychać pełną piersią. Treść przygotował Grzegorz Szularz, opowiadał Mateusz Wasel. Dziękujemy, że wysłuchaliście tego odcinka. Jeżeli słuchacie nas na YouTubie, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Do usłyszenia w kolejnym odcinku co w ciągniku piszczy, już w najbliższą niedzielę.